Wielki Post 2019, kiedy zaczyna się Wielki Post? W Kościele katolickim ten szczególny okres jest czasem pokuty, refleksji nad własnym życiem i przygotowania do najważniejszego dnia w roku. Jaka jest data rozpoczęcia Wielkiego Postu? Kiedy Wielki Post się kończy? Co oznacza szczególna 4? Niedziela Wielkiego Postu. Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie w niniejszym artykule. Wielki Post 2019. Kiedy rozpoczyna się Wielki Post w 2019 roku? Wielki Post 2019. Ten okres liturgiczny rozpocznie się już niebawem. Kiedy rozpoczyna się Wielki Post? Ile trwa ten okres liturgiczny? Kiedy się kończy? Wiele osób szuka odpowiedzi na te pytania wśród zaprzyjaźnionych kapłanów, ale także w internecie. Wielki Post jest w Kościele katolickim okresem liturgicznym, który przypada bezpośrednio przed Wielkanocą. Jego czas trwania ustalony został w Kościele jeszcze w VII wieku, chociaż utrwalił się w 1570 roku. W niektórych krajach, między innymi na terenach obecnej Polski, praktykowało się tradycję 9-tygodniowego postu, jednak powszechny był Wielki Post 6-tygodniowy. Wielki Post tradycyjnie rozpoczyna się w środę popielcową i trwa aż do Wielkanocy. Do 1983 roku daty owe regulował Kodeks Prawa Kanonicznego. Od wejścia w życie nowych przepisów kościelnych, tylko początek Wielkiego Postu regulowany jest przez kanony, zaś jego koniec ustalają krajowe episkopaty. Środa Popielcowa 2019 wypada w tym tygodniu, to jest 6 marca. Ostatnie dni przez Popielcem nazywane są ostatkami. Zostały zatem już tylko 2 dni na świętowanie karnawału, zajadanie się smakołykami i imprezowanie. Po popielku tradycyjnie unika się zabaw, zaś okres ten trwa około 1,5 miesiąca. Ile trwa Wielki Post 2019? Daty. Czas trwania Wielkiego Postu wywodzi się z tradycji sięgającej jeszcze VII wieku naszej ery. Trwać on powinien 40 dni, jednak do dni postnych nie zaliczają się niedziele, które, bez względu na okres liturgiczny, zawsze są wspomnieniem zmartwychwstania Pana Jezusa, zawsze są zatem dniem radosnym. Ponieważ z okresu postu wyłącza się niedzielę, zatem 40 dni przed Wielkanocą wypada środa. Stąd też okres Wielkiego Postu zaczyna się w środę popielcową. W tym roku jest to dzień 6 marca, a zatem już najbliższa środa. Jak wspomniano wcześniej, do 1983 roku KPK regulował czas trwania Wielkiego Postu na okres między środą popielcową a Wielką Sobotą. Obecnie datę końca postu Kościół pozostawia episkopatom.
Polscy biskupi ustalili, że Wielki Post będzie trwał do Wielkiego Czwartku, w tym roku jest to 18 kwietnia. To jednak nie oznacza bynajmniej końca dni postnych. Następne dwa dni, ostatnie dni przed Wielkanocą, także są dniami postnymi, jednak ten post przyjmuje nową nazwę, jest to post paszalny. Wielki Post 2019 trwa od 6 marca do 18 kwietnia. 19 i 20 kwietnia wypadają Wielki Piątek i Wielka Sobota, zaś 21 kwietnia w niedzielę rozpoczyna się świętowanie Wielkanocy 2019. Kropka 4. Niedziela Wielkiego Postu 2019. Wielki Post dzieli się wewnętrznie na podokresy, które wyznaczane są przez przypadające przed nimi niedziele. Każda z nich ma w tradycji polskiej swoją nazwę. Noszą także nazwy łacińskie, które wynikają z modlitw liturgicznych w kolejnych tygodniach okresu. Nazwy te przedstawiają się następująco. Właśnie czwarta niedziela Wielkiego Postu cieszy się szczególnym zainteresowaniem, jest ona bowiem szczególna w swej wymowie i w tradycjach. Czwarta niedziela Wielkiego Postu 2019 wypada 31 marca. Dzień ten szczególnie podkreślany jest przez Kościół katolicki. Niedziela Laetare rozpoczyna drugą część Wielkiego Postu, kiedy katolicy radują się, że do Wielkanocy zostało już mniej postu, niż jest za nimi. Łacińska nazwa tej niedzieli wywodzi się od pierwszych słów rozpoczynającej mszę antyfony, której pierwsze słowa brzmią: Wesel się, Jeruzalem. A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Po łacinie brzmi to właśnie: Laetare, Jerusalem, et conentum facite omnes qui diligitis in. Jest to zatem niedziela radosna, wierni radują się, że do Wielkanocy, najważniejszego katolickiego święta, zostało już tak niewiele czasu i nie mogą się już doczekać. Niedziela ta jest szczególna z jeszcze jednego powodu. W tym dniu kolor szat, przywdziewanych przez kapłanów podczas mszy, jest różowy. To niezwykle specyficzne i w kościele zdarza się tylko dwa razy w roku, drugi raz jest to 3. Niedziela Adwentu, nazywana Gaudete, radujcie się.